projekt porozumienia z wolontariuszami, młodzież w Raciborskim Sądzie, konferencja Euroregionu Silesia. Dobry wieczór, dziś środa, 15 dzień marca. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Działania wolontariuszy w Raciborskim Schronisku są w tej chwili zawieszone. Trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania dogodnego projektu porozumienia. W Raciborskim Schronisku dla zwierząt bezdomnych obecnie nie działają wolontariusze. Powodem zawieszenia ich działalności w tej instytucji są zmiany przepisów prawnych. Władze miasta muszą przygotować nowe regulacje prawne, aby umożliwić przedstawicielom stowarzyszeń działania dla dobra zwierząt. Z początkiem roku weszły nowe regulacje prawne, które narzuciły dodatkowe obowiązki na tego, który realizuje takie zadanie. W naszym wypadku jest to przedsiębiorstwo komunalne i w związku z tymi nowymi regulacjami działalność osób prywatnych, wolontariuszy w ramach tych spraw, które były realizowane w schronisku, musi się zmienić pod względem prawnym, ale częściowo też i faktycznym. Zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie z początkiem tego roku, spowodowały konieczność przygotowania odpowiedniego porozumienia. Wynika to z tego, że jeśli przedsiębiorstwo komunalne świadczy jakąś tam czynność związaną z opieką nad zwierzęciem i ona jest usługą, za które wystawia fakturę, to przedsiębiorstwo komunalne do tego celu nie może wykorzystać wolontariusza. Stąd musi nastąpić zmiana regulacji. Po dostosowaniu regulacji działań wolontariuszy na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z przepisami prawa, ochotnicy z organizacji pozarządowych będą mogli wrócić do swoich działań dla dobra zwierząt. Wolontariusze na zasadzie porozumienia, ale z gminą, będą świadczyć różnego rodzaju usługi, ale dzięki temu będzie to niejako obok tego, co robi przedsiębiorstwo komunalne i będzie to w zgodzie z ustawą o wolontariacie, ale też i w zgodzie z tym, jakie wymagania ma spełnić schronisko, jakie usługi musi zapewnić przedsiębiorstwo komunalne. Dobro zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków w schronisku jest bardzo ważne dla władz miasta. Należy pamiętać, że całość tej konstrukcji polega na tym, że na najwyższym poziomie jest dobro zwierząt, zapewnienie im godziwych warunków w schronisku i tu wszystko jest jakby skierowane na to, że ma to zapewnić przedsiębiorstwo komunalne, niezależnie od tego, czy się wolontariusze pojawią, czy nie. A dodatkowym elementem, za który jestem bardzo wdzięczny i doceniam, tak, to, że są ludzie, którzy potrafią się w tej sprawie poświęcić. Jest to sprawa nie do przecenienia, jest nawiązanie współpracy z wolontariuszami, ale ona musi być uregulowana prawnie. Władze miasta 13 lutego spotkały się z wolontariuszami w sprawie projektu porozumienia między gminą a organizacjami pozarządowymi. Najważniejsze jest to, aby schronisko funkcjonowało dobrze, ale nie dla samego schroniska, tylko dla tych zwierząt, które można powiedzieć, no niestety się tam znajdują. Na dzisiaj około 12 bezdomnych psów z terenu Raciborza znajduje się na terenie schroniska. Muszę też podkreślić to, że nasze schronisko jest doceniane przez okoliczne gminy, bo już 3 gminy zgłosiły się do tego, aby z nami współpracować i podpisać umowy też na nowych zasadach. Do dnia 17 marca wolontariusze otrzymają treść porozumienia regulującego zasady współpracy schroniska z przedstawicielami stowarzyszeń. Po akceptacji nowych zasad działania wolontariuszy w schronisku będzie możliwość rozpoczęcia faktycznej współpracy. Sąd Rejonowy w Raciborzu z okazji Dnia Edukacji Prawnej przygotował ofertę zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Dzisiaj uczniowie mieli okazję zdobycia wiedzy w odnowionej sali sądu przy ulicy Wojska Polskiego. 15 marca, w Dzień Edukacji Prawnej, w Raciborzu uczniowie mogli zwiedzać historyczny budynek sądu przy ulicy Wojska Polskiego. W Sądzie Rejonowym również przygotowano zajęcia edukacyjne dla młodzieży planującej podjęcie pracy zawodowej. Uczestnicy spotkania poznali podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Dzisiaj odbywają się zajęcia w postaci zwiedzania, a także lekcji prawnych, które, jak to powiedzieć, tutaj mamy premierę prezentacji Pracuję i zarabiam, niezbędny dla młodzieży chcącej podjąć pracę. Nasze zajęcia zawsze odbywają się na sali tak 115, czyli najbardziej reprezentacyjnej sali rozpraw naszej. W zajęciach biorą udział zazwyczaj klasy 8 oraz klasy szkół ponadpodstawowych. Centrum Edukacji Prawnej, które działa od 2022 roku w Raciborskim Sądzie, to pilotażowy program Ministerstwa Sprawiedliwości. Przygotowany program edukacyjny obejmuje symulacje rozpraw sądowych oraz wykłady z podstaw przepisów prawa. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży. Świadomość młodzieży wraz z dobą internetu wzrasta, co do, jak to powiedzieć, również i kwestii prawnych. Należy edukować ze względu na to, żeby dzieci nie zostały wykorzystywane przez nieuczciwych ludzi, a także, jak to powiedzieć, żeby byli świadomymi obywatelami. W ramach Dnia Edukacji Prawnej Sąd Rejonowy w Raciborzu we współpracy z Biblioteką Publiczną w Raciborzu przygotowali dla osób dorosłych wykład z cyklu Edukacji Prawnej Masz Prawo Do, który odbędzie się 16 marca o godzinie 18 w bibliotece przy ulicy Kasprowicza. Wykład dla osób dorosłych ma na celu przybliżyć uczestnikom spotkania w przystępny sposób zagadnienia prawne oraz regulacje mające praktyczne znaczenie w życiu codziennym. Udział w zajęciach oraz wykładzie jest bezpłatny. W czeskiej miejscowości Krawarz odbyła się konferencja, w której udział brali przedstawiciele punktów informacji turystycznej z czeskich i polskich miejscowości ujętych w projekcie Euroregionu Silesianka oraz władze miejscowego samorządu. Podczas konferencji prezentowano projekty Euroregionu. Uczestnikami spotkania byli doświadczeni przedstawiciele branży turystycznej. Przybliżono projekt Silesianka, który obejmuje szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. Głównym jego celem jest stworzenie transgranicznego turystycznego połączenia wszystkich 14 nowych wież widokowych na terenie Euroregionu Silesia, w tym 11 obiektów stworzonych jest w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz 3 wieże w ramach realizacji projektu Silesianka, a ponadto stworzono także ścieżki rowerowe i piesze. Wieże widokowe zachęcają do przyjazdu większej liczby odwiedzających, przy czym motywują turystów do skorzystania z pobliskich obiektów noclegowych oraz wybranych z 4 ofert wycieczek tematycznych włączonych w ścieżki obiektów na polskim i czeskim terenie Euroregionu Silesia, korzystając z programu lojalnościowego. Podczas konferencji zaprezentowano również nowy projekt pod nazwą Poznaj naszą Silesiankę, który jest skoncentrowany na promocji transgranicznego szlaku wież i platform widokowych. Głównym celem nowego projektu jest zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych, w tym wsparcie ruchu turystycznego oraz ponowny wzrost liczby odwiedzających atrakcje znajdujące się na szlaku Silesianka. W ramach projektu Euroregion skupia się na odnowieniu i wzmocnieniu transgranicznych powiązań turystycznych poprzez stworzenie sieci współpracy w formie Silesianka.net oraz przygotowaniu nowoczesnej kampanii promującej obszar transgranicznego szlaku wież i platform widokowych. Partnerzy projektu poprzez realizację projektu chcą rozwiązać najważniejszy aktualnie problem w turystyce, taki jak przywrócenie ruchu turystycznego oraz ponowny wzrost liczby odwiedzających w regionie przygranicznym. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich to wszystko. Zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnego wieczoru.